Hej, cześć manko ludzie, z tej strony Kapio i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Tomb Raider Definitive Edition. Game of the Year Edition, przepraszam, Definitive Edition było za pierwszym razem. Słuchajcie, wiem, że ostatnie odcinki się nie pojawiały, ale dużo na to niestety miało spraw, między innymi prywatnych. No teraz pomału wracam do takiego swojego normalnego, jakby to powiedzieć, trybu. W ogóle czemu te ptaki, o, zestrzeliłem, no i super. Wracam do takiego normalnego trybu, słuchajcie, FIFA też niedługo się na moim kanale pojawi, więc wszystko już pomału wraca do normy. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że dzisiaj nagrywam ustawieniem na 2K. Próbuję po prostu coś nowego, bo szykuje się nowa seria i tu już planuję właśnie, żeby takie serie let's playowe były nagrywane w wersji 2K. Powinno się raczej udać, tutaj widzę, że nawet program ładnie to zbiera, więc tutaj powinno być wszystko w porządeczku, ale to wiadomo, przekonamy się po wszystkim. No i co, słuchajcie, ostatnio w Tomb Raiderze trafiliśmy na plażę wraków, plaża rozbitków, plaża wraków, więc jesteśmy tutaj na tej plaży, gdzie spotkaliśmy naszych znajomych. Niestety nasz stary, dobry znajomy poświęcił się dla nas. No, był to smutny moment, ale raczej już nikt o tym nie pamięta, tym bardziej ja. Więc co, możemy się skupić na wątku głównym, a naszym wątkiem głównym na ten moment jest co? Udaj się do obozu rozbitków, czyli muszę prawdopodobnie pójść tutaj, a no właśnie, żeby tutaj odbyła się scenka. Jestem. No jest moja dziewczynka. Jestem. Alex będzie zawiedziony, że to przegapił. Gdzie on jest? W drodze do Endurance poszedł po narzędzia Reyes. Johna, sprawdź ten podnośnik. To chyba nasza najlepsza szansa, nie? Możliwe. Musimy spróbować. Cieszę się, że nas dołączyłaś. Proszę tutaj nie spać. Dobra, co mam robić? Pomóż mu. Ciągnij, jak nie ciągnęłaś nigdy. Kurwa. Żeby to w miarę swobodnie unieść, będziemy potrzebować wielokrążka. Jak się kurwa znam? Przepraszam, tak patrzę na tą stronę, ale po prostu sprawdzam, czy na pewno... czy na pewno nie przeciąża się procesor. Może coś znajdę. Bądź ostrożna. Kurwa, jak zawsze. Mordo. Dobrze, dotrzyj do Galeonu, ale najpierw rozejrzyjmy się tutaj. Czy możemy jeszcze sobie coś znaleźć? Kolejny dziennik. Rod, wiem, że chcesz, żebym nie była taka surowa dla Lary. Ale mam powody. No i zajebiście, dobra. Czyli Rod się nazywał... Okej, już sobie przypomniałem. No dobrze, rozejrzymy się tutaj, co możemy zebrać, no bo faktycznie teren jest znów duży. Oczywiście tutaj nie chcę poświęcać czasu na eksplorację, bo raczej... Większość broni mamy bardzo dobrze zaopatrzoną pod tym względem, że nie potrzebujemy na razie żadnych ulepszeń, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Muszę znaleźć coś mocniejszego. Aha, dobra. Czyli możemy jednak jeszcze to jakoś ulepszyć, tylko jak? Nie wiadomo. Ale tutaj mamy czołgi, spoko. Mamy też linę, po której będziemy mogli się wspiąć. O, i mamy surowce przy okazji, ale to zanim wejdziemy na tą linę. O! I broń maszynowa. Dobra, mamy amunicję, bo ostatnio, jak pamiętacie, no troszeczkę się działo pod względem akcji tak naprawdę. Bo dużo, dużo walczyliśmy i trochę tej amunicji też straciliśmy siłą rzeczy, niestety, ale udało się przetestować tutaj bronię. Przypomnę tylko, mamy już też granatnik, bardzo mamy mało amunicji do kałacha, niestety, ale mamy łuk, mamy wciąż strzelbę, mamy pistolet, więc tutaj tego raczej nie zginiemy i mamy pierwszą część do strzelby, czyli tutaj tak naprawdę możemy szukać części do nowych części do broni. To pytanie jest takie, jak tu się przedostawać tak naprawdę. No coś da, jak przyciągnę te boje? No nie, absolutnie nie. Tam raczej, jak tam spadniemy, to się zabijemy. Na to jest raczej mała szansa, żeby nam się udało tak bezboleśnie.
Nie, no miałaś ten. Dobra. To chyba nic, no nic dalej tutaj w tej okolicy nie znajdziemy. O, czekajcie, co tu mamy? Tu mamy... To jest gówno? Nie, to nie jest gówno. Nie, to jest... Łupanie kopców. Kopiec! Który wyglądał jak gówno. Okay. O, czekajcie. Ajch, ale teraz chyba na ten moment tego nie... Jeszcze nie mogę tego zrobić. Ale tu jest grobowiec, moi drodzy, więc tutaj będziemy musieli szukać coś mocniejszego. Może jak pójdziemy w kierunku po ten, nie wiem, kołowrotek, nie wiem jak to inaczej nazwać. Jak pójdziemy, to może ulepszymy sobie łuk. Chociaż zobaczmy, czy... Ten ptak jakby nam nie czekał. O, ej, tu są guźce. No ale... Czy to skórowanie jest mi teraz tak potrzebne? No niezbyt. Dobra, zobaczmy, bo mamy surowców taką ilość i sobie zobaczmy, czy jesteśmy w stanie coś ulepszyć. No nie, bo mamy 5 na 5 ulepszeń. No tutaj wszystkie mamy jak na razie ulepszenia. Więc jeżeli dopóki nie znajdziemy czegoś nowego, no to dopóty nie ulepszymy bardziej sobie naszych broni, moi kochani. Więc tak, no my idziemy dalej. Dobra, tutaj mamy... Nie. Tutaj możemy sobie zdobyć surowce, więc je weźmy. Jak najbardziej, jak najchętniej przytulę. 30 surowców i git. Co się stanie, jak spalę mewę? Może smaczniejsza będzie, co wy na to? Dobra. Mewo, czy ty jesteś w stanie mi coś dać? Nie, po prostu jesteś martwa. Więc ty mi nic nie dasz, ale dobra, tutaj mogę... Co mogę? Nic nie mogę. Tutaj nie mogę nic. Dobra, muszę iść w tamtym kierunku. Aha, czyli... Czyli na po co ja tu szedłem? Mamy do wspinania się. Ale po co ja tu... Bo tu też jest ścianka. No dobra, ale no to mniejsza. Czyli nie w tym kierunku, czyli zawracamy. Czekajcie, bo tu już widzę czerwoną też skrzyneczkę. Nigdy nie pamiętam, co ona oznaczała, ale to jest albo amunicja, albo to jest znajdźka. Ale chyba to jest jednak znajdźka, tylko czy ja będę mógł tu wejść? Tak kuźwa niezbyt, nie? Przynajmniej nie z tego miejsca. Co jest oczywiście głupotą, bo wystarczyłoby się wybić. Byśmy mieli. Dobra. Nie wiem, to się pewnie przyda później. Przepraszam, tak nadużywam tego mojego takiego patrzenia. Ale patrzę po prostu, czy... Bo też mamy wyostrzone te zmysły, słuchajcie. Więc też możemy tutaj różne znajdźki szybciej znaleźć. No ale okej, trzeba się wspiąć do góry. Trzeba cię wspiąć do góry, no i znaleźć ten element, co potrzebujemy tak naprawdę. Oczywiście, słuchajcie, w komentarzu dajcie znać, co sądzicie o jakości 2K, bo sprawdziłem, że mam taką możliwość, żeby to zrobić. No i to postanowiłem zrobić. No i zobaczymy, czy przy tej mojej nowej serii, której planuję, o której już pewnie raczej wspominałem, ale dla tych, co nie wiedzą, to będzie taka miła niespodzianka, 5 kwietnia, spodziewajcie się. Możecie sobie wygooglować, taką zagadkę wam daję. No i wtedy, słuchajcie, pobawimy się nową grą i właśnie już wtedy w rozdzielczości 2K. I cyk. Gdzie jest drugi? I cyk. No i pięknie. Dobra, weźmy sobie surowce. Także przeciwnicy pierwsi pokonani. Lekkie skupienie było. Jedziemy, ale w ogóle wiecie co? Przez to, że chyba... No dwa tygodnie nie grałem aż. Ale mówię, to była choroba. Potem jeszcze inne problemy. Związane w strefie prywatnej, więc no ostatnio nie było kolorowo. Ale już tak mówię, jak już wychodzę na prostą, jak już zaczynam nagrywać, no to...
No to jest już lepiej, ale też słuchajcie, no widać, że wyszedłem z wprawy, bo już nie mam takiego, znaczy według mnie, nie mam, tak mi się wydaje, że nie mam takiego gadanego, jak miałem wcześniej. Na razie nie mam też ochoty na jakieś durne żarty, ale może to mi przejdzie. Gdzie? Że tu do góry? Pizgniemy asasyna? No nie. A że... To, tak? Dobra. Poszło. I mamy to. Oj! Aj, po to był ten maszt. No dobrze. Weźmy to w takim razie, moi drodzy. Weźmy to. I co, będziemy mogli swobodnie sobie wracać póki co. Ożeż ty, no. No czekajcie, bo była ta wizja, ja nie widzę. No kurwa, jak ja nie trafiam takich... Takich rzeczy, no właśnie. No widać, że wyszedłem z prawa. No. Ale jak ja z łuku nie potrafiałem ich, to ja nie mam zielonego pojęcia, nie? Dobra, dajcie mi amunicję, gnoje. Jezus, bo myślałem, że już spadnę. Pamiętaj, że ona sama się łapie. Już tutaj nie klikał spacji. No i git, moi drodzy. Gicik, gicik. Już tam widzę, Reyes się już na nas czeka. A tu mam teraz te pociski zapalające. Ej, no właśnie, ja zapomniałem o tym. Ojeju, no to będzie fajna zabawa z pociskami zapalającymi. Dobra, czy coś tu jeszcze mam? Nie, na razie nie, więc skupmy się na misji. Zróbmy to, ruszmy tę fabułę do przodu. Dzięki. Co się stało? Alex już dawno powinien tu być. Aha. To doktor Whitman! Mogę go zajebać? Johna! Pomocy! Za chuja guźca się wystraszył, nie? To jest... To jest pewne. Ilu ich jest? Nie wiem. Jest pan ranny? Nikogo nie widziałem. Pewnie ich wystraszyłem. Czuję się, jakbym przebiegł maraton. A ledwie się pan spocił. Chyba jestem w niezłej formie. Albo był pan niedaleko. Możliwe, że przyprowadził pan ich do nas, tak jak w pałacu. Co? O nie, to nie tak, Laro. Złapali mnie, kiedy ty ratowałaś sam. O co tu kurwa chodzi? Powiedzieli, że tylko w ten sposób pozwolą tobie i innym żyć. Ja tylko próbowałem was ostrzec. Na pewno. Nie mamy na to czasu. Słuchajcie, nie wiem, na czym polega wasz problem i szczerze mówiąc, niewiele mnie to obchodzi. Mówię, nie ufam temu doktorkowi Blondaskowi. Słuchaj, przysięgam, że jeszcze jedno słowo i powybijam ci te wszystkie śliczne licówki. Dość tego. Jeżeli będziemy walczyć między sobą, już przegraliśmy. Racja. Dlatego uważam, że nie ma tematu. Jasne? Kurde, nie mogę się obudzić. Idę po Alexa. Gdzie miały być te narzędzia? W maszynowni. Słuchaj, on da sobie radę sam, Laro. Dobrze. W takim razie szybciej wrócimy. O, już jest character development. Mówię, no doktorek jest kurwa podejrzany. No nie można mu ufać, Laro, no. Poczekaj. Proszę, weź ten łuk. Ulepszony łuk! Trzymałem go dla ciebie, od kiedy go znalazłem. Jest mocny. Wystrzelona z niego strzała przebije niemal wszystko. Dziękuję. Ale będzie zabawa. Dobra, dzięki. No i teraz możemy się pobawić. Dobra, łuk bloczkowy, modyfikacja, zajebiście. Punkt umiejętności mamy.
Teraz tak, tutaj mam już 100%, tu mam 50% i tutaj chyba mogę sobie już... Mistrz łuku, weź strzelę do ręki, wykończ ją. Okej, okay. No to teraz bawimy się w to. W takim razie. Okej. Okay. No i surowce, słuchajcie, no tu najważniejszy jest dla mnie ten łuk. Strzały z napalmem, strzały zapalające tworzą kałuże ognia. Ojoj, ale zajebiście. I tu? Zadawane obrażenia. Nie, to ja biorę to, co się pali, nie? To ja biorę to, co się pali, więc... Ale pewnie też ulepszę ten łuk zaraz. Więc okej, okay, słuchajcie, przejdźmy do tego fragmentu tam, gdzie była jaskinia. Bodajże ta jaskinia była gdzieś tutaj w dole i chyba... Czekajcie, bo to było gdzieś przy tych skałach tutaj. Przetestujmy, jaki on jest mocny. Ej no... Gdzie to było? No dobra, inaczej, możemy tu, bo i tak... Nie, w którą stronę musimy iść? Tam. No dobra, ale na razie ta strona mało co mnie obchodzi. Nie. Muszę znaleźć coś mocniejszego. Czyli i tak tej jaskini nie zobaczymy, czyli pewnie to naciągnięcie tej cięciwy tam, co to drugie było, to prawdopodobnie tutaj będzie... To będzie to, nie? Nie, zgaś to. Zgaś to. No, aha, nie to klikam. Klikam caps lock, a nie klikam shiftu. Tak też się, moi drodzy, zdarza. Dobrze. Panie Whitman! Znalazłaś coś na rozluźnienie nerwów. Starą książkę o Robinsonie Crusoe. Mogę nawet z nim gadać? Nie wiedziałem. Okrutna ironia. A cóż, on w końcu uciekł ze swojej wyspy. Weźmy to za dobry omen. Laru, mam nadzieję, że rozumiesz. Zamknij ryj. W pałacu nie mogłem nic zrobić. Już pan to mówił. No tak, nie ma czasu na rozmowę. Chciałbym spisać wszystko, co tu widziałem. Tyle fascynującej historii. Dobra, mam się w dupie. Coś mi tam ciekawego przyszło? Nie. Dobrze. Moi drodzy, także skupiamy się, czyli tak. I tak tej jaskini nie odwiedzimy i tak. No ja, wiecie co, postaram się może jeszcze gdzieś tutaj surowce w pobliżu znaleźć, żeby sobie ulepszyć łuk i faktycznie robi... Co? Jak to? Jak to? Jak to on nie zginął od razu? No bo widzicie, no tutaj nie da rady na razie, ale czyli trzeba będzie jeszcze coś mocniejszego. Cholera, jeszcze nie mogę tego zrobić. Jest potrzebny nowy sprzęt, tylko tak, jaki nowy sprzęt? Czy to ulepszenie łuku wystarczy? To jest taka zagwozdka, tak naprawdę. A czekajcie. A, to dlatego, dobra, no to wszystko jasne, moi drodzy. No to teraz będziemy mogli tutaj na tych ścianach łączyć sobie, robić sobie tyrolkę, nie? A no właśnie. To tu ten. Będziemy mogli sobie robić po prostu most. Most, tyrolkę, jak zwał, tak zwał. Tylko, Lara, czemu ty tak dziwnie? No dobra, nie wnikam, no. Twoja sprawa i możemy... No i pięknie, no i kochani moi. Dobrze. Zbliżam się do Endurance. Czego dokładnie potrzebujesz? Alex, już zaczynaliśmy się martwić. Będę potrzebować klucza nasadkowego i reszty mojego zestawu. Bez tego nie naprawię łodzi. Dobra, biorę się do roboty. Lara idzie w twoją stronę. Powinieneś na nią poczekać. Lara? Nie, dam sobie radę. Wchodzę, bez odbioru. Alex, co ty wyprawiasz? No chłopie, nie dasz sobie rady. No to ci od razu mówię, albo zginiesz i znowu będzie wielka tragedia. No tak będzie, no. Tak zawsze się kończy. Dobra, bo ja nawet nie wiem, w jakim kierunku ja idę, słuchajcie. Zdążę złapać te surow... Da. Dobra, odbijamy się. Idziemy tu. Dobra. O, tutaj mamy tą skrzynkę. No patrzcie, no zapomniałem. Ale dobrze, widzę, że nagrywa się w porządeczku, więc mam nadzieję, że też nie będę miał żadnych
Nie. Ała. Ała, aż to zabolało. O kuźwa, jak nie ziewam, to kaszel, nie? Możesz ty. No. Dobrze, Ray. Zbliżam się do Endurance. Dobra. Czego dokładnie potrzebujesz? Ciebie już słyszałem. Alex, już zaczynaliśmy się martwić. Będę potrzebować klucza nasadkowego i reszty mojego zestawu. Bez tego nie naprawię łodzi. Dobra, biorę się do roboty. Lara idzie w twoją stronę. Powinieneś na nią poczekać. Lara? Nie, nie, dam sobie radę. Wchodzę, bez odbioru. Alex, co ty wyprawiasz? Dobra, i tak tam na dół nie zejdę, więc to musi być tu przejście górą. Nie ma innej opcji. Tylko tak, czy mogę się tam spiąć wyżej? Chyba mogę, bo tam jest jakieś takie to... No właśnie, jest tu drabina, której nie widziałem wcześniej. Dobra, skakujemy. A, dobra, już widzę mankament, już widzę, dobra. Czy nie, czekaj, bo żeby przejść tam... Chyba, że do góry coś jest, jakaś nagroda, no to wtedy spoko. Dobra, jest geoskrzynka. Teraz tak bezpiecznie zejść, dobra. Mamy radę bezpiecznie zejść. Będę się musiał puścić, nie? No. No właśnie tak, ale inaczej, Lara, wiesz? Tak troszeczkę bardziej... Tutaj, o właśnie, dobra. I cyk. I w dół, i świetnie, i dobrze. Dobra, jak widzę taki duży teren, to już mam wizję wrogów przed nami, bo Lara już zaczyna kłócać. Co się tam dzieje? Jakaś kobieta uwolniła więźniów i zabiła wszystkich na swojej drodze. Ale serio? Kim ona kurwa jest? I am Venom. Zabiła Vlada podczas łapanki. Co? Zabiła jednego z Rosjan? Kurde. Dobra, czekajcie. Dobra, bo słyszę ich, ale nie widzę. No, to jest pierwsza taka dziwna sytuacja, że... Tu są... Uśmiech! Potrzebna pomoc! No, no dobra. Nie, nie to. Kurde, ale z tunikiem. No i cyk. Dobrze, to mi się podoba. Dobra, bo wiem, że przez chwilę milczałem, ale wiecie, musiałem się skupić, żeby ich tutaj wykończyć. No i dobra, ja muszę iść tam w górę. No ale jak jestem już tutaj. Krabik! Dobra, czyli za kraby tutaj też dostaję osiągnięcie, spoko. Że wy chyba tego nie widzicie, bo to może być widoczne tylko dla mnie. Dobra, no wiecie co? Fajnie jakbym miał jakieś obozowisko. Sobie ulepszył ten łuk, bo tutaj już tych surowców mam i mam... O, no i super, i mamy część do broni maszynowej. To jest spoko. Dobra. Zniszczone. Tutaj przy okazji mamy geoskrzynkę kolejną, więc sobie zbierzmy. Jezu! Nos mnie swędzi. Ej, no to jest klasyka, nie? Że coś się musi dziać u mnie na nagraniu, więc albo mam kaszel, albo ziewam, albo jeszcze kuźwa. Nos mnie swędzi. No, full zestaw, nie? Ej, dobra, upiekać się, co? Super. Pieczony krab to podobno dobry krab, więc... Więc spoko. No dobrze, dobrze. Sobie przejdźmy teraz tu. Co, wespnijmy się tam do góry. Do góry? W górę.
na tego naszego Endureusa, tego pierwszego, oho. Dobra, czyli tu się tylko wykopyrtnę, dobrze wiedzieć. Dobra, ale jak tu mam teraz, mam teraz kuźwa przejść. Dobra, zbierzemy sobie jeszcze surowce, bo to może być część jakiejś broni. Ale nie jest to część żadnej broni, więc troszeczkę się zawiodłem. Dobra, dostaliśmy z wody. To teraz tak, jak się dostać... się dostać tu na górę? O, to mnie najbardziej interesuje, nawet zrymowałem. Dobra, czekajcie, o, tu jest jakieś wejście. Nie, tu mamy, ale ile skrzynek, mordy. No i pięknie. No i jeszcze amunicja do kałaszka. No i to mi się podoba, to są udane łowy. No tylko, że... Dobra, czekajcie, pójdę w tym kierunku. Bo chyba tak to będzie... Taka to będzie droga i po prostu pewnie trzeba będzie gdzieś to poprzeskakiwać. Znając tę grę, ale nie no. Tu wracam do punktu wyjścia tak naprawdę. Bo tutaj nic nie ma. Kurde, jak ja nie lubię takiej lokacji, że nie wiem, gdzie co robię. Niby wiem, gdzie mam iść. Ale co z tym zrobić? Bardzo przepraszam, że ziewam. Ale niewyspanie mi nie służy. Dobra, czekajcie. Jakbym... Mogę na to wskoczyć? No nie mogę klasycznie na to wskoczyć. Na tą skałę mogę wskoczyć? No mogę wskoczyć. Lepiej by było wejść tam, nie? Znaczy ogólnie tak, no wiem, że muszę iść tam w górę. Tyle wiem. Tyle... A, dobra, tu mam schodki. Dobra. Oj, pięknie, no i dobra, i znalazłem złoty środek. Świetnie, dobra. Przejdźmy sobie tu, oskupmy tego pana. Przejdźmy sobie tam na górę i oskupmy drugiego pana. Bo chyba tu był. Nie, był gdzieś indziej, ale dobrze, no i w końcu znalazłem drogę. No i jak znalazłem drogę, no to można się dalej wspinać. Wow, 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 wow. Dobra, ale jak ja mam tam... Mogę to z dystansu. Dobra. No i spoko. Się wespnijmy tam na górę. I cyk. Co tutaj mamy? Jakaś znaczy jakaś znajdźka. Osmalone na brzegach. Coś na etykiecie jest imię. Millie Bobby Brown. Stranger Things, polecam, bardzo fajny serial. Dobra. Kolejna skrzyneczka i teraz tak. Teoretycznie jestem niedaleko, ale teoretycznie też jestem w dupie. Bo... Znowu nie wiem. Wiecie, bo tu mogę wejść. Dobra. Bo nie wiedziałem szczerze, czy mogę tak zrobić. Czekajcie, bo tutaj może coś jeszcze znajdę. Na krańcu... Nie. Także lecimy. Mamy świątynię, ej! Powinno załatwić. Nie chcę do diabła, powiemy ochroniarzu. Tym się nie przejmuj. Powiemy, że postradał zmysły i wyskoczył. Ale ty go zastrzeliłeś. Tam szczegóły. Co? Pomocy! No płoń! Pora umiera! Idziesz do diabła! Ajajajajaj, czekajcie, czekajcie! No. I tak się załatwia sprawę, moi drodzy. Dobra. Dobra, no idźmy do grobowca w takim razie. Tamtego grobowca nie udało nam się jeszcze spenetrować, więc penetrujmy ten grobowiec. Ten grobowiec będzie waszym grobowcem. Aha.
Pamiętacie Asterix, Obelix, misja Kleopatra? Tego używali skrybowie na dworze królewskim w Chinach. Mała inskrypcja wskazuje, że należał do cesarskiego ambasadora. Tak umiesz czytać? No to nieźle. Dobra. Idziemy do tego grobowca, bo chcę mieć też obóz. Najszybciej, jak to tylko możliwe. O, mamy szafeczkę, no i spoko. Zobaczmy, i co tutaj znajdziemy? Surowce, no i dobrze, no surowce to też się nam akurat przydadzą. I spróbujemy ulepszenie tego łuku, słuchajcie, bo jeżeli wtedy będziemy mogli te cięższe obiekty jakby sobie rozwalać, no to będzie zajebiście, bo wtedy mogę się cofnąć do tego grobowca. Wtedy grobowce będziemy mieli załatwione tutaj w tej okolicy. Dobra, to jest na pewno grobowiec? Nie wygląda jak na jakąś dodatkową lokację, no chociaż dużo jest tych znajdziek, no to też trzeba przyznać, że... Gdzie się podziały wszystkie dzieci? Kolejne imię. Nie żyją. Wyryte w drewnie. Koko! Koko? Koko? Dom wymyślonych przyjaciół. Kurde, nie pamiętam już, ale była taka bajka. Dom dla wymyślonych przyjaciół pani jakiejś tam, ale zabijcie mnie, już nie pomnę tytułu. Jeżeli znacie, napiszcie w komentarzach, moi drodzy. Właśnie była taka tam kura, co właśnie mówiła koko 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 i stąd mi się to kojarzy, więc... No, no dobra, to już może być grobowiec, bo zaczyna być ciemno jak w dupie. Zaczyna być ciemno jak w dupie, nie wiem czy to zaakcentowałem dobrze, więc wolę się poprawić. No ja potrzebuję ogniska, no właśnie, dobra, ulepszmy sobie na razie tą część łuku. Karabin szturmowy, wiem, ale na razie ten łuk. Na razie dajmy sobie ten łuk. Dajmy to... Nie, bo to obrażenia. No ale dobra, no zobaczymy, może to się przyda, no i tutaj... To tu możemy jeszcze zabrać granaty odłamkowe i mamy tłumik i luneta, ej, no to dobrze, no to będziemy mogli sobie wziąć lunetę. Będziemy mogli sobie wziąć lunetę i teraz tak, strzelam, że tam będzie grobowiec. To na pewno była część ośrodka badawczego. Mrocznie. Czy zostali tu przysłani, żeby zbadać burzę? Może, Laro, nie wiesz. Au! Zasilanie jest nadal włączone. Jak to możliwe? Dobra, domyślam się, że do tej wody mamy nie wpadać. Jezu, ale jakie dźwięki chore. Musi być jakaś droga przez wodę. Na pewno jest, no. Poczekajcie, mogę to podpalić. To mi coś da. No nie wiem. Takie lody, no dobra. Ale mało mamy tego czasu i ginę. No dobra, wiecie co, jest taka szansa, że po prostu pójdę nie włączać tego zasilania tam do góry, no chyba, że trzeba. Aha, bo to się ten panel już rozwalił, no to... A nie, musiałem włączyć zasilanie, żeby te bramy otworzyć, no tak. No to brzmi kurwa logicznie, nie? Musi być jakaś droga przez wodę. No dobra, no musi być. Tu też się zgadzam, że musi być. Nie, ale czekajcie, bo tu jest droga. Dobra, nie będę korzystał z tej tratwy w takim razie. Zrobimy to z tego miejsca tutaj. O, wespnij się! Dlaczego to jest tak upośledzone, że nie mogę, jak jestem w wodzie, nie mogę skoczyć? No ja pierdolę. To jest głupie. No dobra.
Mogę się jakoś przybliżać? Dobra, czekajcie, mam pomysła, moi drodzy. Czy tak jak przyciągnę, to przypłynie tu do mnie? Chyba tak. Chyba tak to zadziała. Dajmy go jak najbliżej tutaj. Skoczmy sobie. To jest tak, żeby Lara... Doskoczyła, no nie! Jeszcze nie, kurde, to jest wciąż za daleko. Dobra, Lara, wiem, że musi być jakaś droga przez wodę. Zdaję sobie z tego kuźwa sprawę, nie? Dobra, chodź tu. Spróbujemy jeszcze tak. Nie spróbujemy, bo najpierw to trzeba spolić. Dobra, szkoda, że tak się to nie zapisuje. Już jak coś zrobiliśmy. No i wtedy, słuchajcie, trzeba będzie też wracać. Powrócić. Odbierzemy ten skarb, no i co? No i chyba będziemy mogli kończyć tę grę. No dużo fabuły nie przesunęliśmy, ale też widzieliście, że ta lokacja no jest dość spora. Jeżeli chodzi o jej budowę. Sama ta plaża wraków sporo miejsc zawierała w sobie. No ale ulepszyliśmy sobie broń. To naszą... podstawową i czekajcie, teraz sobie przeskoczymy tu, no. I chyba teraz zdążę. No, szybko Lara, pięknie. Zdolna kobitka. Dobrze, rozejrzyjmy się, gdzieś tutaj jest przejście, nie ma. Dobra. Myślałem się, że tam trzeba będzie wskoczyć. A teraz tak, czy ja tam... Nie, no ty tempa! Ty tempa, Gido! Nie, od początku ja pierdolę. Nie, przepraszam. Nie od początku, mea culpa. Chociaż tyle coś z tego wyszło. Ale nie no, tutaj też jest przecież zablokowane, nie? No to dobra, no to już tak nie mogę kombinować. No tylko jak tu przejść teraz, nie? Czekajcie, bo tam jest lina, ale ona nie, bo ona nam pozwoli na bezpośrednie przedostanie się tam. Musi być jakiś sposób, żeby bezpiecznie przejść przez wodę. No shit, Sherlock! No widzicie, no tu też nie wskoczę, bo tam jest zablokowane, nie? Więc tu już ten plan spada mi na manowce. Spalił mi nam... No spadł na manowce, no poszedł się jebać, dobra, powiem to wulgarniej. No ale teraz... Tak. No nie ma przejścia ani tu, ani tu. Ej, no nie wiem tak naprawdę, co mam teraz zrobić, bo... No dobra, ale tędy, ale no to... Poczekajcie. Tak, tam jest przejście z tamtej strony.
No to teraz tak naprawdę byśmy musieli wejść tu, nie? Tylko po chuj my szliśmy tak. No tylko tak, teraz nie wskoczę tam jakby. Nie, no ale tu jest... Nie, no ja musiałbym iść tędy, ale jak tu iść tędy? To jest zagadka. No czekajcie, tak mi się zapisze tam i tak. Dobra, nie, na te metalowe pręty się nie wespnę. Jezus Maria, co się dzieje? Co się dzieje? No, bo ja ewidentnie albo czegoś nie widzę, żeby się wspiąć, albo tu jest coś zagmatwane, no bo tu do góry nie wejdę. Pokazuje mi, że na te schody, że mam się dostać na te schody, tylko moje pytanie brzmi, kurwa jak? Dobra, jeszcze raz granatnik, ale to wiadomo, że to nic nie da. No nie widzę możliwości. Musi być jakiś sposób, żeby bezpiecznie przejść przez wodę. Ty, a czekajcie. Chyba mam pomysł. No, kurde, Lara. Chyba mam pomysł. I chyba tak to trzeba będzie zrobić, moi kochani. Tak, na szybko do góry. I na szybko... No nie. Podstaw. Szybko! Dobra, ale jestem blisko. Chyba tak to trzeba zrobić. W końcu wpadłem na ten pomysł. Szybko. No tak jest! No i pięknie! No to jest rozegranie IQ200, nie? Pomyślałem w końcu! Moi kochani, pomyślałem! To jest ten mastermind IQ200. Zajęło mi to 10 minut, ale spoko, wytnę to. Spokojnie, nie będziecie musieli na to patrzeć. Wytnę ten fragment, mam taką przynajmniej nadzieję. No i mamy... Artefakty ze starożytnego grobowca. No i pięknie. I oczywiście, pomimo, że tu był grobowiec, to oni tego nie splądrowali. No, legit brzmi, nie? Brzmi legit. Legit as fuck. Dobra, no i pięknie. 1250 punktów doświadczenia. Dobra, no to co, jadę do zapisu w takim razie. Zapiszemy sobie tę rozgrywkę. I co, kończymy. No ulepszmy może sobie jeszcze ten karabin maszynowy, bo możemy. Weźmiemy sobie lunetę. No tutaj jeszcze 500 potrzebuje, aha, 400 potrzebuje na gwintowaną lufę i jeszcze tłumik. Dobra, okej. No dobrze, moi drodzy, z tego miejsca chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za obejrzenie tego materiału. Nie zapomnijcie, jeżeli ten odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, wbijajcie we wszystkie linki podane w opisie tego materiału. Ja się z wami żegnam, na razie, do zobaczenia i cześć!